Od 1 lipca targowisko na Tczewskim Manhattanie działa na zmienionych zasadach. Czy zmiany przyjęły się wśród kupców i konsumentów? Od kilku tygodni na Tczewskim Targowisku Manhattan obowiązują nowe zasady handlu, które z jednej strony miały uporządkować sprzedaż, z drugiej podnieść standard kupującym, a także przywrócić przejezdność służbom ratunkowym. Targowisko zostało podzielone na 3 strefy przeznaczone do handlu artykułami sezonowymi, owocami i warzywami oraz artykułami przemysłowymi. Zlikwidowano handel wzdłuż ścian hali nr 1, w bramach i w przejściu między Sakorem a ulicą Jasińskiego. Okazuje się, że nie wszyscy handlowcy do nowych zasad wprowadzonych przez zarządcę targowiska, Zakład Usług Komunalnych, zastosowali się. Kiedy spotkałem się pierwszy raz z kupcami i przekazałem taką informację, że 1 lipca będzie zmiana, zapowiedziałem, że oczywiście będziemy obserwować to, co się dzieje na Manhattanie i niewykluczone, że po jakimś czasie, powiedzmy tygodnia czy dwóch, będzie korekta czy zmiana. Także my jesteśmy też elastyczni, ale nie ma odwrotu od tej zmiany, to znaczy porządek musi być zaprowadzony na Manhattanie. To targowisko musi wyglądać jak targowisko, a nie, już nie użyję jakichś innych słów. Wszyscy chcieliby handlować w bramie. No niestety tak nie jest. Pewne zasady muszą obowiązywać, handel będzie prowadzony na stołach. A dla klienta będzie o tyle łatwiej, że doprowadziliśmy do takiego zgrupowania rodzaju handlu, więc jeżeli ktoś będzie chciał kupić marchewkę, to pójdzie w jedną stronę, a jak będzie chciał kupić na przykład, nie wiem, majteczki, to pójdzie do innych stołów. Nie będzie takiego pomieszania jakby działalności, tak jak to czasami miało miejsce do tej pory. Wybraliśmy się z kamerą na targowisko i spytaliśmy handlowców, co myślą o wprowadzonych zmianach. Będą na pewno przychodzić stali klienci. Tak. 2,50. Czyli pani znajdzie się w tej sytuacji? No, jak muszę, no tak. Czy tam ich chcieli wyrzucić tam do tyłu, gdzie za te ciuchy? No to jest rynek, ja na innych rynkach tam się stoi, gdzie jest miejsce. Połowa znajdzie, połowa nie znajdzie, na pewno spadek jest odnotowany, nie? A z czasem? Z czasem to zobaczymy za rok. Konsumenci mieli też różne zdania na temat zaistniałych zmian. Wszystkie warzywa kupuję tu u państwa. Starczy, Rybusi. I bez względu na to, że zmieniła miejsce sprzedaży w tej chwili, tak? Tak, bo wyszukałam sobie i chociaż tam się lepiej kupowało, ale tak się nie zastanawiałam jeszcze nad tym. Ale no chyba tak, bo to jednak jest wtedy konkurencja łatwiej wyczuwalna i można czy lepszy towar kupić, czy tańszy. Porządniej wygląda. Ja dopiero pierwszy raz wyszłam, powiem pani. I teraz szukam właśnie, gdzie kto stoi. Ale mały jest Manhattan stosunkowo, więc na pewno się znajdzie. Tak, podoba mi się. Kiedyś mnie tu lepiej było, bo byłem przyzwyczajony już do tego, a teraz trzeba szukać. No, ludzie żyją przyzwyczajeniami, ale są zmiany. Czy one będą korzystne? Są korzystne? To się okaże. Na razie pan patrzy. Na razie patrzę i szukam, gdzie zawsze zakupy robiłem. Nie? Ale z czasem? Szukam. No to wiem. Mniej więcej tak może być. No jak zadasz, one to jest lepiej właśnie, bo przynajmniej deszcz nad nie pada, nie? Tak, podoba mi się. Okazuje się, że wprowadzenie stref handlowych na Tczewskim Manhattanie to nie jedyne zmiany. Szykują się kolejne. Te jednak mogą ucieszyć wszystkich handlowców, bez wyjątku. Zastanawiamy się w tej chwili nad generalną przebudową targowiska. Oczywiście mówię o tej części zadaszonej ze stołami. Dostajemy dużo sygnałów od kupców, że pewne rozwiązania techniczne, które są tam zastosowane, nie do końca się sprawdzają. Po pierwsze, dach, który jest, oczywiście chroni, ale w czasie pogody takiej bardzo upalnej powoduje, że tam panuje duchota, co jest za nisko posadowiony, więc prawdopodobnie trzeba będzie go troszeczkę podnieść. Również w czasie deszczu trochę się tam leje na głowę, czy to też trzeba będzie rozwiązać. Jest jeszcze parę spraw takich technicznych, nad którymi w tej chwili się zastanawiamy, także myślę, że w przyszłym roku targowisko będzie już miało zupełnie inną twarz.